Cześć, witajcie w kolejnej agrodniówce. Po deszczach w końcu tak na dobre ruszamy. Wczoraj już też był wyjazd, ale wczoraj tylko rekordem. No i tylko u nas wyjechaliśmy. Jeszcze muszę sobie jeszcze wyprzetrzeć. Brudne. A dzisiaj no już wyjazd na dwa, dalej jedziemy kosić. Dzisiaj nagrywamy film z perspektywy typowo kombajnisty. Pobrałem sobie jeszcze osowkę Magnes, tak żeby zrobić tu jak najwięcej kabinowych ujęć. Powiem wam też trochę, jak te żniwa przebiegają, bo jakby nie było u nas, no powoli już dobiegają końca. Jeżeli nam pogoda dopisze, to myślę, że weekend będziemy mieli koniec, a mamy dzisiaj środę, także no tak to wygląda. Nie wiem, czy spią, czy nie spią, chyba tak, tak. A dzisiaj spoko, bo jadę w jedno miejsce, więc będzie tylko jedno spięcie. Chyba. Mi się wydaje przynajmniej, że tam już się resztę przedostanę z kaderem. I resztę, znaczy no i o, wszystko już za jednym razem polecę. Teraz wam powiem, jak
Nie wiem, jak mnie będzie słuchać z tej perspektywy, tym bardziej, że mamy GoPro na szybie, więc obawiam się, że będzie GoPro zbierało te wibracje i dźwięki z kombajnu, przez to, że jest przyczepione do szyby. Ale zobaczymy, mówię w miarę głośno, tak żeby GoPro jak najlepiej zebrało ten dźwięk. No i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Już dawno miałem chęć nagrać właśnie w ten sposób, z tej perspektywy vloga. Jeszcze na kukurydze miałem taką myśl. No ale to nie wypaliło. Jeżeli teraz mnie to nie zadowoli, to na kukurydze już pomyślimy o albo drugim GoPro. Wtedy żebym je na stałe uzbroił właśnie tam pod magnes, zsawkę do szyby, żeby właśnie przyczepić, ale dodatkowo może właśnie ósemkę, ale to wybudowę dokupić z mikrofonem kierunkowym. Myślę, że to już by załatwiło sprawę. W takim w moim przypadku w vlogowaniu zobaczymy. A jeżeli nie, to zobaczę może jakąś krawatówkę i małą, jak to się mówi, jakiś rejestrator malutki, tak żeby osobno zebrać dźwięk. Zobaczymy. Ostatnio jakby u mnie Wojtek miał fajne właśnie sprzęcik z fajną bezprzewodową krawatówką, więc może coś takiego bym właśnie kupił i by było z poczką. Aktualnie koszę przeżyto, pierwsza działeczka na dzisiaj. To jest pierwsza, jakby druga działka, później mam wszystko w jednym kawałek, tam jest podzielone to na trzy uprawy, bo jest żyto, przeżyto i pszenica. Ale w jednym kawale, więc cały czas na jednym polu będę siedział bez przejazdu, bez przeczepiania, jako cały czas na jednym polu, także bardzo, bardzo wygodnie. Tutaj teraz wszędzie to ogólnie pole bardzo, bardzo nierówne, więc koszę, staram się jak najniżej, ale nie idzie, po prostu nie idzie, bo w jednym miejscu robi się takie siernie, a w drugim miejscu kuźwa takie, albo tutaj w ziemię, więc ale Lipton. W każdym razie, no jakoś to ogarniemy tutaj ten temat. Robimy tutaj na słomę, bez zwężaczy z tyłu. Tutaj zabiera jakaś tam firma tą słomę, z tego co się dowiedziałem. Prosili o jak najszersze pokosy słomy. Proszę bardzo, szerszy już nie zrobię. No po 6 klawiszach to i tak, że wykonałem ten pokosik. Bo dominator tutaj jest 6-klawiszowy. No także no, szerokie pokosy. Słoma, no to z tego przeżyta też jest dość wysokie, to przeżyto, więc słomy jest dość sporo. No i sypię tam takie dobre 5,5 do 6 ton, bym powiedział, że łapię. Także spoko, spoko wynik, bardzo fajny już. No i lecimy, zaraz sobie jakoś spróbuję jeszcze inaczej tą kamerę uczepić, że tak powiem. Może tutaj gdzieś na słupek, tak żeby widać panel i mnie i to co się jeszcze z przodu dzieje. Co do parametrów pracy, bo w sumie jeszcze w tym roku nigdzie tam na filmie nie wspominałem o tym, trochę pytań też miałem. Na bieżąco starałem się pod filmami odpisywać, jak ktoś pytał się właśnie, jakie tam ustawienia na facelię, czy na coś tam innego, bo było kilka zapytań. Starałem się na bieżąco odpowiadać. W każdym razie bęben w klasie mam na 1400 obrotów. I tak mam cały czas, tak jak na zboża, to wszędzie jadę w ten sposób. Co do wiatru w chwili obecnej, to mam takie niecałe 800, 780, 790 według tego zegara. Kosimy przeżyto, więc dolne sito przymknięte, bo mam praktycznie chyba na dwójeczkę, jak jest ta skala jeszcze oryginalna, to na dwójeczkę, więc bardzo mocno przymknięte. Kurne,
kurczę, nie wiem, tam nie ma, nie pamiętam tych ząbków, bo górne to no, powiem wam, że już się na oko ustawia. Więc nie sprawdzam, nie liczę tych dziurek w tej skali. No dolne śródem jest wygodnie, bo jest ponumerowane i może tam mieć jakiś ten punkt odniesienia. Przy górnym tego nie ma, więc tak lecę po prostu na oko. Szybkę mi zasypało. Co prawda stówka mi się nie zapaliła, ale no tutaj jak mam czupaty, to nie wchodzi na tą zieloną przyczepkę. Zawinęli, że się jeszcze zarażnęli.
wrócić, gdzie się przejechali, bo... No nie mi sobie przejechali, bo życie jest całe w stronie. Takiego, no na
obecną nie było i chyba już raczej nie będzie, aczkolwiek no, mogę się mylić. Ale taka ta średnia właśnie 6-7 ton to naprawdę utrzymuje się w tym roku. Tam takie dobre 5, powyżej 5 to tak jest, więc przeważnie tam każdy rolnik zadowolony, no bo że ładnie posypało w tym roku. Jeżeli chodzi o nas, zobaczyliście ostatni film, a właśnie z koszenia przeżyta, no to Liborius i Corrado wyszło gdzieś tam w okolicach tych 6 ton. Liborius wydaje mi się, że troszkę lepiej, ale oczywiście nieważone, to wszystko tak podawane wam wizualnie po zbiornikach rekordowskich. I to na tych działkach właśnie no, na 5 i 6 klasie, ale to tam gdzie było nawadniane, mówię te dwa powania, tam łącznie dostało do 20 litrów. Poza tym przężyta wyszły w tym roku, to się no inaczej, tam gdzie były na piachudrach, to nie wyszły, tam je poprzepalało już kurde w tym i w marcu i w tym kwietniu, tak wam zresztą mówiłem, tam poginęły te obsady, nie było tyle tych roślin na metrze ile powinno być. I to no nie gdzieś tam wina, znaczy no może i wina siewu, bo no też przy siewach mieliśmy bardzo sucho i to już może tam powstał ten problem, ale no generalnie tam gdzie działki miałem, gdzie chwytały naprawdę trochę lepszej ziemi, to zaraz i się robiła obsada ładna, no i sypało, więc no nie wiem, na przykład teraz w tym sezonie gdzie trzeba może trochę się więcej pobawię, ale po prostu robię w ten sposób, że o dziś uprawione, czy tam z wieczora w nocy i w dzień od razu na drugi dzień będę siał, trochę przeczepienia, może więcej, ale będę musiał tak zrobić, no bo tak, żeby te jak najwięcej wilgoci połapać, żeby to wszystko ładnie wyszło, żeby się później dobrze krzewiło w dalszej perspektywie. Zresztą co do tej wiosny, właśnie sucha wiosna, nie wykorzystany ten w pełni ten azot z wiosny, który był podany, brak opadów i to też na pewno wpłynęło, bo gdybyśmy mieli jeden deszcz po zastosowaniu pierwszej dawki nawozów, to myślę, że to wszystko też by wyglądało całkiem inaczej i dużo lepiej. A tej wody no nie dostaliśmy. Teraz można grzebać, no ale trzeba grzebać i wyciągać jakieś wnioski, żeby tych błędów nie popełniać znowu. Ale na pewno nauczka, że jeżeli znowu będzie w przyszłym sezonie tak samo sucha wiosna, to będzie trzeba ten azot podzielić i pierwsze no może i zastosować też tak wcześniej, tak żeby w miarę tej wilgoci jeszcze coś tam połapało, a ewentualnie czekać na deszcze. Tak, żeby to się, żeby ta granula się rozpuściła i żeby ten nawóz się przemieścił i zaczęło to działać. Także no, wnioski jakieś już się nasuwają. Co dalej, co do żyt? Co do żyt, no na piachudrach. Bez jakiegoś większego szału, tam gdzie miałem hybrydy z KWS-u Serafino, no to jestem zadowolony, bo no wiem co to są za ziemie i tam wyszło w granicach dobrych 4,5 tony, więc bardzo fajnie. Zaskoczyła mnie bardzo działka, którą siałem, można powiedzieć jako rzecz jedną z ostatnich, to już było dość późno, bo to znaczy no późno, no nie było to w tym terminie tam 20 po 20 września, no to by tam było już początek października. Zasiałem właśnie do Serafino na, tam na działce pół hektara. Stamtąd zebraliśmy pełen zbiornik rekordowski. No więc fajnie, bo mi się gdzieś tam chwyciło 5 ton nawet.
nawet, więc bardzo fajnie to wyszło. Co do Skanda, no na największych piachudrach wyszło to słabo. Ta sama sytuacja jak przy Żytach, że gdzieś ta obsada pominęło. Nie było tej obsady w ogóle docelowej. Docelowej, zamierzonej, no tego słowa powiedziałem, może nie było tej zamierzonej obsady. I to tak nie wypaliło jak powinno. Mam jeszcze jedną działkę Skanda, więc gdzieś tam może przy talerzowaniach wam wtedy powiem jak tam wyszło. Bo tam tamtą działkę będziemy kosić właśnie pod nagrania do programu, więc więc po prostu nie będzie tego nagranego na kanał. No ale jeszcze będę wiedział co ja tam u siebie, więc dam wam znać. W każdym razie no Skand gdzieś tam wyszedł, średniając to wszystko na poziomie 2,5 do 3 tony. No ale to no, na piachudra, nie? Naprawdę na piachudra. Więc no dobrze, źle. Liczyłem na lepiej. W każdym razie no tak wyszło. I tak, tak wam mówię, żeby też nie było może, że tam wszystko kolorowo. Albo jak już coś nie wypala, to nie mówię, no tylko powiem wam tak, spodziewałem się czegoś lepszego. Nie wyszło. Gdzieś te błędy będziemy teraz poprawiać znowu w przyszłym sezonie. I tyle w sumie w tym temacie. Co do reszty, no jęczmień wiecie jak wyszedł, wyszedł bardzo ładnie. Pszenica jeszcze czekamy, ale myślę, że też będzie bardzo ładnie. Więc na dobrych ziemiach nie ma problemu. Posypią naprawdę ładnie. Koszą, prasują, wszystko na raz. Bartek na prasie siedzi i prasuje. I co? No jest do wymiany siatka. Pana trochę starczy. Z 4500. To było ile? 2800. A ona musi być od spodu, czyli tak. Dobra, to włóż tu. Weź albo w tym, albo w tym. Zobaczysz, czy tam nóż się schowa, nie? Będzie mógł sobie jeździć dalej.
witam was już z wieczora. Praktycznie zaraz noc. No a kosimy, działamy. Aktualnie przęży to. To i tak już w sumie takie najgorsze poobierałem. No, trochę leżącego tutaj było na tym polu, jeszcze tutaj momentami się trafia. Ogólnie no nie jest jakoś przybite mocno, chociaż miejscami też jest, że leży normalnie do samej ziemi dobite, ale w większości to jak widzę tam jest złamane gdzieś na takiej wysokości i to leży. I to się bardzo spoko muci, bo praktycznie nawet, o tak tutaj, motowidłami nie trącam, pojadę na tej równej wysokości, lej sobie sam fajnie wciąga. No i to idzie, więc taka lega, no to spoko, bo dobrze się to kosi, nie mogę mówić, że nie. O takich miejscach mówię. To zobaczcie, idzie samo, nawet motowidłami tego nie trącam, tylko wchodzi samo na header, więc takie coś spoczko. Ale miejscami też jest przybite, że trzeba tam motowidłami to ruszyć do góry. W tym momencie 75% chyba wysypiemy, bo ładne przężyto, to był wcześniej owies. To owies no sypał tu zarąbiście. Dwa zbiorniki pełne z hektara klasowskie, no to ile tam by wychodziło? Dobre 6 ton owsa do 7. Myślę, że tak, bo no, gęstość też będzie miał raczej ten owies, co tu był. Był po prostu bardzo, bardzo ładny. Także tak to wygląda. Przężyto też tu ładnie sypie. Nie wiem, w sumie tak nie skupiałem się, żeby policzyć ile. No ale też tutaj ponad piątkę grubo sypie. O, gdzieś jak to fajnie wchodzi ta lega. Nie, tego nie trącam, ładnie wchodzi. A nie mam podbieraczy? Podbieraczy łanu nie mam. Dobra, muszę sobie sam podjechać pod przyczepkę i to wysypać. Może jeszcze raz z wymobijajką, może tak, a jak nie, co, będę kuźwa w połowie zjeżdżał. Jesteśmy w sumie na tym samym polu, co w zeszłym roku nagrywałem taki film właśnie z perspektywy kombajnisty. Akurat no tak wypadło, tak mi tutaj podpasowało też w tym roku. Ale nie wiem, czy to dzisiaj skończymy. Rosy na razie nic nie ma, no na razie dobrze się kosi. Ale czy też gospodarze będą chcieli dalej, zobaczymy. Nic, na razie kosimy, jadę, póki widzę mają przyczepy, to jadę. Takie najgorsze tu było po tej stronie i ten owiec też tam im niżej, ten tam było naprawdę mocno skotłowane. Tutaj już jest fajne stojące miejscami, tylko jeszcze jest jakaś tam delikatna lega, ale to naprawdę nie jest tragedia. No cóż, no co, lecimy z tematem dalej, zobaczymy jak długo tu pociągniemy ten temat dzisiaj. Standardzik już na moim wykonaniu tutaj na tym kanale w żniwa, czyli oczywiście jak wieczór, noc, to Krzysiu robi co? Prasuje! Tak, prasuje słomę, godzinkę mamy za 15-11. No i co, lecimy oporowo. Aktualnie prasuję na siatce od Tamy Xtranet Plus, to w John Deere'owskich barwach. Rolka 4500 metrów, powiem wam, bardzo wygodna, bo przynajmniej raz się założy i się jedzie, a nie tak no 2 czy tam 3000, tylko tu naprawdę no jedzie się po prostu, no ile więcej bel można zrobić,
bez zmiany siatki. No to jak jest, wiecie, dużo dopresowania, to ma to znaczenie tego względu, że ma to znaczenie, bo nie trzeba się zatrzymywać i tak często wymieniać tych rolek, tylko rzuci się jedną, no i się jedzie na te ponad 400 bel, wystarczy. Jak tak robimy, tak jak teraz robię 120, no to grubo ponad 400. Co więcej, siatka bardzo fajnie nachodzi na narożniki, praktycznie kończy się idealnie z końcówkiem wałka. Już takie ładne wychodzą wałeczki. Zjechałem, kolacja zjedzona i na dzisiaj tyle. Subskrybujcie poprzedni odcinek. Trzymajcie się, na razie, cześć.